Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dzisiaj omówimy literę R, czyli Rada Polityki Pieniężnej. Powołując się na definicję Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, RPP to nic innego jak organ Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się w 1998 roku, dokładnie 17 lutego. W jej skład wchodzą między innymi przewodniczący Rady, którym jest prezes NBP w tym momencie Marek Belka, oraz 9 członków, którzy są powoływani w równej liczbie przez prezydenta RP, Sejm oraz Senat. Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP.